Przedstawiam dwa rozwiązania. Pierwsze nieco bardziej rozbudowane, tak naokoło, drugie za to bardzo sprytne. Rozpoczynamy od wyobrażenia sobie, ile jest w ogóle wszystkich liczb trzycyfrowych mniejszych od 314. Na początek zacznijmy od jedynki, wypisywać wszystkie poprzez 99, następnie już wkraczamy w obszar liczb trzycyfrowych, aż dochodzimy do liczby 313, jeszcze dopuszczalnej, a potem już mamy liczbę, od której chcemy mieć liczby mniejsze. Tych wszystkich jest rzecz jasna 313, odrzucamy te pierwsze początkowe. No i tych trzycyfrowych w tej sytuacji będzie 313 minus 99, czy może lepiej 314 minus 100, czyli 214. To by oznaczało, że odpowiedź z punktu A na pewno jest zła. Przecież wśród tych liczb, jest ich 214, będą również liczby, które będą mieć powtórki cyfr, a takich nie chcemy. Przy okazji zauważmy, że odrzucamy też zbyt dużą liczbę w punkcie C. Ta liczba ma swoje uzasadnienie, swój sens w tym zadaniu. Powiem o tym na końcu filmu. Teraz spróbujmy wyeliminować z tej gromadki, która liczy 214 liczb, te, które mają powtórki cyfr. Na początek zbadajmy, ile liczb ma powtórki cyfry 0. To będą tylko trzy liczby. 100, 200 oraz 300. Nie może być już nic więcej, 400 to już jest liczba zbyt duża. Także mamy tutaj trzy takie liczby. Teraz zbadajmy, ile liczb ma powtórki jedynki. Może tak, niech to będzie ta konkretna liczba. Następnie zbadajmy jedynkę i pewną cyfrę. Może teraz jedynka z pewną cyfrą i jedynką na końcu. Oraz coś na początku i dwie jedynki na końcu. Po kolei, tutaj mamy jeden konkretny przypadek. Teraz tutaj. Możemy tutaj wpisać wszystkie cyfry z wyjątkiem jedynki, no bo taki przykład już jest zbadany, policzony. Także mamy tutaj 9 możliwości. Może zapiszmy po prostu, tutaj są różne od jedynki. Tutaj też. Zawsze badamy różne od jedynki. Tutaj jeszcze coś za chwileczkę będzie dodatkowo. Jakieś dodatkowe ograniczenia. Tutaj w każdym razie mamy również 9 cyfr, bo z 10 tylko jedna jest zakazana. A tutaj to będzie cyfra na pewno nie 0, na pewno nie 1 i pozostaje nam jedynie 2 oraz 3. Także mamy tutaj dwie możliwości, co łącznie daje nam 21 takich liczb. Już mamy 24 liczby do odrzucenia. Zbadajmy teraz, ile będzie takich trzycyfrowych liczb, w których zapisie powtarza się cyfra 2. No, rozpoczynamy od tej liczby. I teraz podobnie. To będzie 2, 2 i pewna cyfra. Następnie 2, pewna cyfra i 2 oraz pewna cyfra i 2 dwójki. No i tak samo, tutaj jest jedna taka liczba, tutaj również mamy 9 różnych od 2 tym razem, 9 cyfr. Tutaj ponownie mamy 9, a tutaj może być jedynka, nie może być dwójki i już nie może być trójki i wyższej, bo mamy 322 i więcej. Także tutaj mamy tylko jedną możliwość, to dodajemy. Dostaniemy 20 kolejnych liczb do odrzucenia. Zbadajmy teraz, ile jest trzycyfrowych liczb, w których w zapisie powtarza się cyfra 3. To nie może być już 333, bo to już jest za dużo. To też nie może być 3, 3 i coś jeszcze. Także pozostaje nam już mniej tych szablonów. To może być 3, pewna cyfra. I ponownie trójka oraz rozpoczynamy od pewnej cyfry i dwie trójki. Teraz jakie mamy możliwości w tym miejscu? Tutaj możemy wpisać 0, możemy wpisać 1 i tyle. Już 323 to jest za dużo, także mamy dwie możliwości. Natomiast tutaj możemy wpisać jedynkę lub dwójkę. Trójki już nie możemy wpisać, czyli też mamy dwie możliwości. Sumujemy, dostaniemy już tylko cztery liczby do odrzucenia. Przechodzimy do kolejnej cyfry, którą chcemy powtórzyć. Czwórka, 444 odpada, 44 coś też odpada, 4 coś, 4 też odpada. Pozostaje tylko jeden szablon. Jakaś cyfra,
następnie dwie czwórki. I teraz co możemy tutaj wpisać? Albo jedynkę, albo dwójkę, czyli mamy dwie możliwości. I zauważmy, że tak już będzie dla pozostałych cyfr, czyli ja tutaj może dokonam korekty. Tak będzie dla czwórki, piątki, szóstki, siódemki, ósemki i dziewiątki. Mamy zatem 6 możliwości po dwie, co nam daje 12 ostatnich już złych przykładów, które musimy odrzucić. Teraz to po prostu dodajmy. Tutaj mamy 24, jeszcze raz 24 i 12. Łącznie to nam daje po zsumowaniu 60 możliwości, 60 tych trzycyfrowych liczb mniejszych od 314, które to liczby mają w zapisie jakieś powtórki cyfr. Także od liczby 214 teraz będziemy odrzucać 60, co nam daje wynik 154 i to jest wynik, który znajdujemy w punkcie B. Trochę naokoło, ale doszliśmy do wyniku. Drugie rozwiązanie jest znacznie prostsze i krótsze. To jest rozwiązanie wprost. Będziemy badać, ile jest liczb opisanych w treści zadania, ale pogrupowanych w takie trzy grupy. Na początek zbadamy, ile jest tych liczb rozpoczynających się od trójki, następnie mających jedynkę, no i teraz mających trzecią cyfrę, która musi być już mniejsza niż 4. Potem zbadamy, ile jest liczb trzycyfrowych, które rozpoczynają się od trójki, następnie mają cyfrę mniejszą od jedynki i jeszcze trzecią dowolną cyfrę. I na koniec zbadamy, ile jest liczb, które już nie mają żadnej konkretnej cyfry, ale pierwsza to będzie cyfra mniejsza od trójki. Rozpoczynamy od pierwszej grupy, ponieważ tutaj ma być cyfra mniejsza niż 4, ale różna niż 1 i 3, no to mamy albo 0, albo 2. W każdym razie tylko dwie możliwości. I teraz przechodzimy do drugiej grupy. Tutaj mamy cyfry mniejsze niż 1, czyli tylko 0 może być, to jest jedna taka cyfra. Natomiast tutaj będzie już dowolna cyfra, ale różna od tych, które są tutaj w użyciu. To by dawało 8. 1 razy 8, czyli mamy 8 możliwości drugiego rodzaju liczb. Przechodzimy do najliczniejszej grupy. Tutaj na początku wpisujemy cyfrę mniejszą niż 3, to może być jedynka lub dwójka, czyli mamy dwie możliwości. Teraz tutaj wpisujemy jedną z cyfr, ale jeszcze nie użytych, no to mamy 9 cyfr, bo z 10 jedna została użyta. Teraz mamy już dwie cyfry użyte, więc mamy na trzecim miejscu 8 cyfr do dyspozycji. To by nam dawało po pomnożeniu 144 możliwości. No i mamy wprost obliczoną sumę. To będzie 10 plus 144, czyli 154. Taki wynik mamy w punkcie B. Na koniec jeszcze słowo o tym za dużym wyniku 244. Chodzi o to, że gdyby ktoś się tutaj zapędził i jeszcze dorzucił wszystkie możliwe liczby, począwszy od jedynki aż do 99, krótko mówiąc, pytałby się, ile jest liczb naturalnych dodatnich o różnych cyfrach mniejszych od 314, to tutaj z tych 99 liczb należałoby wykluczyć liczbę 99, 88 i tak dalej. Tych wykluczonych jest 9, co by dawało 90 dodatkowych liczb po zsumowaniu z tymi dałyby 244 możliwości.